Cześć wszystkim, znowu Punio 7, a to dalszy ciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Cóż, ostatni odcinek musiałem troszkę powtórzyć, ponieważ Virgil zabrał nam parę przydatnych przedmiotów, ważnych dla fabuły. Więc powtórzyłem to, oskubałem go do gaci i dopiero wtedy go wypuściłem. Tak się to powinno robić, ale nie chciałem wam spełnować tego zwrotu fabularnego. Okej, dobra, w każdym razie awansowaliśmy. I czy mogę zostać mistrzem perswazji? Oczywiście, no to zostanę. Fajnie. To się z paroma fajnymi sprawami wiąże. Ale o tym kiedy indziej. Już teraz ruszamy do Kuntary. Złoto, 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 złoto. Wojownik, wojownik, tak, tak, poproszę kasę. Dobra, nieważne, idziemy. Wow, co to jest? Piekielna bestia. Ciekawy, ciekawy. Ale nie ma nic do zabrania. Żadnych. Cennych kiszek, czy coś takiego? Okej, okay, a może te błędne ogniki to... Esencja błędnego ognika. Musimy zapolować na jakieś specjalne błędne ogniki, ale to chyba nie te. Tak, to są te zwykłe. Więc nie. Więc idziemy dalej. Okej, okay, dobra. Biedne pieski. Ale mogę się nie rzucać. Wow, naprawdę dużo ruch w tym mieście, w tym lesie dzisiaj. Dobra. Nie narzekam. Ale dodatkowych punktów doświadczenia zawsze się przyda. Serio? Nie uciekaj. Tak lepiej. Dobra. Czy coś tu mieli? Złoto. Złoto. Żaden nie miał strzał. Trudno. W sumie nasz koleżka i tak już spory zapas strzał zebrał. Zobaczcie. Oskubałem tam tych martwych strażników, aż 163 strzały mu się uzbierały. Na jakiś czas będzie miał czym strzelać. Zawsze mogę też zajść do kupca i za grosze dokupić nowe, ale... Ale póki co nie, taka potrzeba jeszcze nie była, nie zaszła. Okej, okay, witamy z powrotem w Quintarze. Tak, ty musisz mnie wpuścić. Nie ty, ty. Nie ty. Ty. Tak. Po raz ponowny ta cudowna muzyczka. Witamy z powrotem w Utopii. A tu i Raven. Z pewnością wyczekuje nas z niecierpliwością. Ah, yes, you again. How can I help you? Mogę chwilę porozmawiać? Certainly. How can I help you? Przynoszę informacje o wiosce mrocznych elfów. I'm so glad you returned safely. So very relieved. Are you hurt? Perhaps you need some healing. Nie, Raven, w porządku. Ale dobrze cię widzieć. Very well, perhaps another time. What news do you bring of Minkarad? Did you find him? Przynoszę wiadomości o mrocznych elfach. Did you find the village of the Dark Elves? Tell me what happened. Udało mi się dotrzeć do Tarantu i bla 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 bla. That's quite an adventure. But it seems you found what you were looking for. And this Minkarad, did you find him? Tak. Did he tell you what happened to the Black Mountain Clan? Tak, ona była w wiosce. Ciekawa rozmówczyni. She? And what did she have to say? You were there long enough. Obviously you two had much to discuss. Tylko tyle, ile było potrzebne. I były powody, by wrócić szybko. And that is perhaps the best compliment I've ever received. Thank you. Tell me of this Minkarad. What did she say?
ta... Niby elfy takie spokojne i... opanowane. Nie. To jest elfica, więc nie. Dobra. Oto co mi opowiedziała. So, the Black Mountain Clan was banished in order to help Aranex weaken the wards. He's really coming back. We elves are a magical race and wise to the ways of rune and prophecy. But I never really thought... Regardless, we must act. You must speak to my mother. She may be able to see what is to be done. Tak, zrobię, Raven. Wrócę, gdy z nią pogadam. Siedzenie na krześle, a nie na powietrzu. Zbyt mainstreamowe. Hello again, traveler. Witaj, srebrna pani. Mam jeszcze jedno pytanie. Yes, I knew you'd return to me. And it seems that you still walk the shore. This gladdens me. Czemu? It means that you've chosen the right path, traveler. At least, right in the way that you see things. I am happy for you. To co ona wspomina, to rozgałęzienie w fabule, jakie można było podjąć w Cenang. Gdybyśmy byli złymi ludźmi, można byłoby podjąć się pracy dla Mrocznych Elfów oraz dla Aronaxa i kompletnie olać Quintarę i tak dalej. I starać się pomóc Aronaxowi wrócić. Więc można było tak robić, ale tutaj będziemy robić dobrze. Będziemy postępować ścieżką prawych i sprawiedliwych. No, cokolwiek. Mogę się coś spytać, pani? Of course. What is the question? Co mam teraz robić? Proszę, choć trochę jaśniej. Srebrna pani? Your answer lies with Nazruddin. Nie rozumiem. You have your answer, traveler. We won't be speaking again. Czekaj, kogo? Okej. Okay. Rozmowa była jeszcze mniej treściwa niż poprzednia. Ale dobra, może Raven rzuci na to światło jakiejś prawdy. Hello again. It's so very good to see. Certainly. How can I help you? Twoja matka rozmawiała ze mną o Nazruddinie. You did. And what did she tell you? Powiedziała mi, poznaj Nazruddina, a poznasz odpowiedź. That's very, very odd. Czemu? Because Nazruddin has been dead for more than 2,000 years. To nam może trochę utrudnić zadanie. Yes, it would seem so. Nazruddin i Rada wygnali Aronaxa. Yes, I know. At least that's the story. As I've said, I don't know the details. No to świetnie. Szukam trupa. Yes, it is very strange. My recommendation is that we travel to Caladon. There we will find the first temple of the Panari and perhaps some more answers. Przepraszam, czy powiedziałaś my? Yes, I did. This matter affects all of Arcanum and the elves more directly. Where else would I be than where I am most needed? Nie kwestionuję twojej decyzji, więc chciałabyś się do mnie przyłączyć? I'm sorry, but I think you'll need to see some more of the world before I join you. Czyli mamy za mały poziom. Okej, dobra. Was there anything else? I've much to take care of here in Kantara. No cóż, fajnie by było mieć nią w drużynie. Więc jeszcze tu wrócimy kiedyś. Kiedy troszkę podbijemy poziom. Tak nieklimatycznie to wyszło. O, Raven! Moja najdroższa przyjaciółko, zechcesz do mnie dołączyć? Nie, masz za mały poziom. Okej, dobra. Jeszcze tu wrócimy. A teraz, tak jak powiedziała, wróćmy do Caladonu. Ale najpierw do Rosenburg. Parę łupieżców. Proszę bardzo, proszę nie uciekać. Wojownik i kolejny wojownik. Dobra, idziemy dalej. Mm-hmm.
Ta cała sprawa z Raven może być też skutkiem tego, że trochę mam niski poziom jak na tą część przygody. A to dlatego, że dosyć szybko... No... dosyć pchnąłem ostatnio wątek główny szybko, nie wykonując dużo zadań pobocznych i miałem ku temu pewien cel, ale to już niedługo się zobaczycie jaki. W każdym razie w najbliższych odcinkach trochę zaniedbamy wątek główny, będziemy musieli nadrobić zaległości w poziomie i jeszcze parę rzeczy zdobyć. I dopiero po jakimś czasie dopiero wrócimy do wątku głównego. Ponieważ szczerze mówiąc jesteśmy już pod blisko końca wątka głównego. Jeżeli tak to mogę nazwać. Gra nie jest otwarta, więc skończenie wątka głównego oznacza koniec gry. Więc... Więc zanim to zrobimy, musimy wszystkie inne fajne rzeczy po Arcanum jeszcze porobić. A tych jest dużo. Tak, jak zabijanie dzików. Okej, dobra. Jest noc. A możemy poczekać sobie do rana. I zejdźmy do karczmy. Aż tam jest jeden pan, z którym mamy do pogadania. Który to był, ten czy ten? Nie, chyba ten. Już, już! Zrobiłeś je! Ojej, jestem taki podekscytowany! Twoja pomoc była bezcenna! Proszę, pokaż mi aparat. Pan Wright będzie pod wrażeniem. Miło było pomóc, a teraz co do mojej zapłaty. A tak, proszę, 500 monet zgodnie z umową. Dziękuję. Nie wyobrażasz sobie szczęścia. Do zobaczenia. Cóż, dziękuję, Trevor. A co z mostem? Widziałaś jakieś jego ślady? Owszem, dziękuję. Na pewno zaszczędzi mi sporo czasu. To świetna nowina. Jestem pewien, że od lat ludzie nie używali tego mostu. Na pewno przyspieszy podróż. Cóż, lepiej... coś tam, coś tam. Okej, dobra. Miło było tego pana poznać. No, a teraz... Cóż, awansowaliśmy o poziom, ale to za chwilę. Najpierw wyruszymy w dalszą podróż. Co się stało? Nie wiem. Coś mi wyszło z mapy. Jest tu ktoś od magii? Nie ma. Dobra. Przejdziemy się tutaj. Do kręgów. Czemu by nie? Ponieważ możemy. Okej, zabrał nam ten aparat. Spoko. Nie był nam potrzebny. Do niczego innego. Ci panowie mają trochę zaległości. Tak, mam już 30 poziom, oni mają dopiero 24. Ale dobra, spoko, ponadrabiają. No dobra, no to wracamy do Caladonu. Kolejny dzik. Dobra. A kiedy już będziemy w Caladonie, będziemy mieli sporo krapu do posprzedawania po tamtych strażnikach. A szczęśliwie nad ranem doszliśmy. Więc nie będę musiał czekać. Dobra, gdzie tu był ktoś od magii? Gdzie tu był ktoś od magii? Chyba tam na górze. Aż tam. No to dobra, idziemy. Trochę to zajmie, ale spoko. Ulice Caladonu są takie ładne. Tak, muszę najpierw pójść do
kogoś od magii. O, buty, wezmę. Przydadzą się. Ponieważ zbroje tamtych strażników były magiczne, ich łuki też były magiczne, jedynie ich sejmitary były niemagiczne, więc pewnie sejmitary będziemy musieli jakiegoś kowala sprzedać, a resztę może nad ta magiczka nam łyknie. Zobaczymy. Spokojna muzyka, spokojne miasto. Tędy przejdę? Chyba tak. Okej, dobra, ale teraz... Drogi panie, musisz mi dać ten cały krab. O tak. To. Wszyscy porównajmy, czy ten jego łuk jest lepszy. 0 do 12, 3 do 9. Wow, ten jest dużo lepszy. Obrażenia 10 do 20. Nie ma zmęczenia. No, w sumie ten łuk też jest niezidentyfikowany. To wiecie co? Zidentyfikujemy go. Obrażenia 1 do 6, zmęczenie 1 do 2, szansa przerażenia. Ten łuk jest beznadziejny. Okej. Okay. Ten powinien mi się znacznie bardziej przydać. Ale dobra. Nie chcę nic kupić. Ale dobra. Może jakiś kobal się tym zainteresuje. Dobra, teraz te zbroje. To jest zbroja Virgila. Może komuś się jeszcze przyda. Zobaczymy. O, patrzcie, mogę się obracać. Dobra, nieważne. Nie chcę targować. Chcę zidentyfikować. Elfia kulczuga. No już widzieliśmy takie. Chwila, to ma 12 plus 5, 14. Stałe odporności. Wiecie co, w sumie może nawet tą magiczną kurczugę sprzedam i zachowam tą elfią kurczugę, bo... Ta elfia kurczuga wygląda na troszkę ładniejszą. Ma mniejsze KP, ale ma większą odporność na obrażenia. Ma też mniejsze inne odporności, ale kto by się tam przejmował. Dobra. Zechcesz łyknąć te? Nie. Czemu byś miał łyknąć? O dobra, nieważne. Znajdziemy kogoś, kto je łyknie. Kaladon to duże miasto. Już byliśmy u paru magicznych kupców i tak dalej, itp. Więc ze znalezieniem kogoś takiego nie będzie problemu. Ej, panie, no. Tak ładnie tak przerywać? Nie, to nie było miłe z jego strony. Gbur. Czarodziejska zbroja. Chyba mam parę czarodziejskich zbroi. Dla pana czarodziejskiej zbroi. On wyczynia tą magiczną kolczugę na więcej. No cóż, kolejny powód, żeby ją sprzedać. A zobaczmy, co to mu jeszcze ma. Topór siły. Całkiem fajny nawet. Obrażenie nie jest gorsze. Siła plus 1, kondycja plus 1. Fajne. Topór żniwiarza plus przeciwko nieumarłym. Ech. Drobna regenerująca zbroja płytowa. Poza tym, że jest bardzo ciężka, to ma całkiem fajne statystyki. Ale nie mamy komu jej dać. Dobra. Obrażenia P dla atakującego. Nie wiem, nieważne. Hełm światła. Mech. Tarcza cienia. Tylko dla złych postaci. Magiczne buty bojowe.
Te są całkiem ładne. No, poza tym... Odporność na obrażenia 8. Ile za te magiczne buty było? A, 2400 zł. Nie, nie. Aż tak cenne to nie są. Chciałem się jeden sztuk. O, tego w ogóle nie chcę kupić. Szkoda, że jakiegoś, u jakiegoś słomiarza to sprzedamy. Okej. Ten młot chyba jest nawet gorszy od tego sejmitara, na pewno jest cięższy. No to go sprzedam. Okej. Dorobiliśmy parę tysięcy. Ty coś masz? Nie, masz tylko te rękawiczki. Ty też nie masz... No dobra. To z grubsza byłoby tyle. Dobra. W następnym odcinku poszperamy trochę po Kaladonie. Poobijamy się. I będziemy generalnie robić zadania poboczne. No i cóż. Może parę fajnych rzeczy wyjdzie na jaw. Ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę. I na razie. Cześć.